Cześć, ze mną Piotr Siegoczyński, trener X-Fight Piaseczno i trener klubowy Doroty Godziny. Cześć Piotrze. Witam. I na początek chciałbym Cię zapytać o przygotowania Doroty Godziny i Twojego klubu do nadchodzących Igrzysk Sportu Walki. Jak to było? No, przygotowaliśmy się bardzo intensywnie, jak już Dorota wspomniała. Bardzo mocne były wakacje. Byliśmy na obozie na Łotwie z trenerami boksu zawodowego, z którymi współpracujemy od lat. Tu duże podziękowania dla pana Czernikowa, który poświęcił nam dużo czasu na techniki bokserskie. Następnie byliśmy w Austrii na sparingach. No, mieliśmy dwa obozy krajowe, które były mocno wydolnościowo, takie przygotowanie, podbudowa. Obecnie kończymy etap przygotowania specjalistycznego, było dużo sparingów. Dorota sparowała z chłopakami w podobnej kategorii wagowej. Nasi zawodnicy ostatnio walczyli na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i właśnie ten sparring partnerów Doroty, Marcin Siatko, zdobył tam złoty medal, byliśmy podwójnie zadowoleni. Także mamy nadzieję, że z tych sparingów wyjdzie coś takiego, że Dorota też ma szansę, a miejmy nadzieję, że wygra też Igrzyska Sportu Walki. Ubiegłeś moje pytanie o klub, a chciałbym Cię zapytać o taktykę na Igrzyska. Czy masz już rozpracowane te przeciwniczki, z którymi już Dorota się spotykała, czy które już widziałeś na innych zawodach? Masz już jakąś taktykę opracowaną, co podpowiesz z narożnika? To znaczy, tutaj była taka sytuacja, że musieliśmy podjąć decyzję rok temu, że był wszechstronny styl Doroty, tak, że ona nie walczyła, nie potrafiła tylko walczyć jednym stylem, żeby w razie czego potrafiła zmienić, żeby dostosować styl do przeciwniczki, no i do sędziów, bo przy sędziowaniu elektronicznym różnie bywa. Wydaje nam się często, że prowadzimy walkę, kontrolujemy, a na wyświetlaczu jest zupełnie co innego. Dlatego też tutaj było dużo czasu poświęconego, żeby umiała zmienić taktykę w zależności od sytuacji. Jeżeli chodzi o przeciwniczki, no to część przeciwniczek znamy, wiemy jak walczą, na pewno będziemy pod te przeciwniczki mieli dobraną odpowiednią taktykę, natomiast część przeciwniczek jest nieznanych nam, no i trochę tak intuicyjnie tu trzeba powiedzieć, że na pewno niebezpieczna będzie zawodniczka Kazachstanu. Tak mi się wydaje, który na pewno Kazachstan ma duże tradycje bokserskie, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie bardziej boksowała. Na pewno bardzo ostro walczą zawsze Marokanki. Jest jedna zawodniczka z Maroko, także tu na pewno będzie trzeba walczyć zdecydowanie z kontry. Także no, pewne schematy mam opracowane, no ale życie zawsze układa swoje scenariusze i na pewno będzie, czy sukces będzie zależał od tego, co się wymyśli na miejscu. Taka zresztą była sytuacja decydująca o awansie Doroty, ponieważ w ćwierćfinałowej walce z Irlandką wydawało nam się, że kontrolujemy pojedynek, a jednak po drugiej rundzie Dorota dosyć zdecydowanie przegrywała, musiała całkowicie zmienić taktykę. No i do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy uda się jej wygrać tą walkę, no a jednak udało się i to właśnie taka zmiana zdecydowała o końcowym sukcesie. Sukces jest chyba jej pisany. Powiedz na końcu tego wywiadu, jakie plany dla klubu X-Fight Piaseczno, jakie plany dla Ciebie na nadchodzący sezon, do najbliższe miesiące? No, na pewno w kickboxingu priorytetowa impreza Igrzyska Sportów Walki. Po raz drugi bierzemy w nich udział, ponieważ w Pekinie w 2010 naszych dwóch zawodników, Mariusz Niziołek i Bartek Baczyński, walczyli. Przygotowaliśmy się do tych igrzysk drugich, więcej zawodników miało szansę awansować, no udało się tylko Dorocie, ale pod tą imprezę żeśmy się naprawdę przygotowywali. No, na pewno ważnym turniejem będą Mistrzostwa Świata w Turcji, w których weźmie udział myślę, że 5-6 naszych zawodników, część w point fightingu, część w full kontakcie, część w kicklajcie. Startujemy też z młodzieżą w boksie. Ostatnio byliśmy na turnieju na Szczepana w Raszynie, gdzie nasi młodzicy bardzo dobrze wypadli, zanotowaliśmy kilka zwycięstw. Także no, staram się działać na różnych frontach, wszechstronnie szkolić i młodzież, i juniorów, i seniorów, także no, tak jak zwykle staram się w różnych formułach i w różnych kategoriach wiekowych wystawiać klasowych zawodników. Życzymy zatem dalszej intensywności w tych działaniach sportowych i dziękuję za ten krótki wywiad. Dziękuję bardzo.